Przemysław Oziemblewski, autor poradników i kursów fotograficznych oraz bloga Fotografia dla Ciekawych zaprasza na mini kurs fotografii. Jak działa aparat fotograficzny? Na początek warto jednak zadać sobie inne pytanie: Jak światło tworzy obraz w aparacie? Jak to się dzieje, że światło, wpadając przez obiektyw, rysuje obraz na matrycy? Aby to pokazać, wróćmy do korzeni i najprostszego aparatu fotograficznego. Jest nim kamera obskura w tłumaczeniu z łaciny ciemna komnata, jej działanie i konstrukcja są bardzo proste. Wystarczy pudełko z czarnym wnętrzem i małym otworkiem na jednej ze ścianek. Wnętrze musi być czarne, aby promienie światła, które wpadną do środka, nie odbijały się od ścian i nie rozpraszały się. Mały otwór wymusza wpadanie światła do wnętrza tylko z określonych kierunków. Oznacza to, że na wewnętrzną ściankę w określonym miejscu może padać światło tylko z określonego kierunku. Jeśli więc skierujesz ten otwór w jakąś stronę, to widok tej części otoczenia będzie widoczny we wnętrzu pudełka. Na ściance pudełka pojawi się on jako odwrócony. W ten sposób powstaje obraz tego, co jest na zewnątrz. Przekładając to na budowę aparatu fotograficznego, we współczesnych konstrukcjach zamiast zwykłego otworu jest zestaw soczewek tworzących obiektyw. Na tylnej ściance aparatu jest element światłoczuły, który łapie dochodzące do niego światło. Taką kamerę obskura możesz w prosty sposób zrobić z aparatu fotograficznego. Warunkiem jest tu wymienna optyka. Wystarczy, że zamiast obiektywu dasz dekielek z małą dziurką. Oto przykład. Jest to zwykły plastikowy dekiel na body aparatu. W nim został wywiercony większy otwór, który z kolei został przykryty cienką blaszką aluminiową z malutkim otworem. W tym przykładzie w cienkiej blaszce aluminiowej otwór został wywiercony wiertłem o średnicy 0,2 mm. Możesz go również zrobić końcówką szpilki. Tak przygotowany dekielek załóż na aparat zamiast obiektywu. Światło będzie wtedy wpadało do wnętrza aparatu tylko przez ten mały otwór. Po lewej aparat z obiektywem, a po prawej ze zmodyfikowanym dekielkiem. Oboma aparatami można fotografować, a oto efekty w postaci zdjęcia uzyskanego z każdego z nich. Oczywiście jakość uzyskanych zdjęć jest diametralnie różna, ale tu chodzi o pokazanie samej idei. Fotografia zrobiona tylko przez otworek jest znacznie mniej ostra, ale jest. Normalny obiektyw daje zdecydowanie ostrzejszy obraz oraz przepuszcza więcej światła. To przekłada się na czas konieczny do naświetlenia. Zdjęcie z normalnym obiektywem było naświetlane przez 1.5 sekundy przy przysłonie f5.6 i ISO 100. Natomiast to zrobione przez dekielek z otworkiem było naświetlane przez 4 sekundy przy tym samym ISO. Różnica więc jest duża. Nie zmienia to faktu, że do zrobienia zdjęcia wcale nie jest potrzebna optyka. Wystarczy mały otworek. Optyka po prostu pomaga uzyskać ostrzejszy obraz oraz zogniskować na matrycy więcej światła. Proponuję kolejne doświadczenie. Weź obiektyw lub lupę, lub jedno i drugie. Jeśli masz obiektyw manualny z pierścieniem ustawiania przysłony, to ustaw go tak, by obiektyw przepuszczał maksimum światła. Stań w pokoju, przy ścianie, naprzeciwko okna i skieruj przód obiektywu w stronę okna. Odsuwając obiektyw od ściany w pewnej odległości, zobaczysz na niej odwrócony obraz okna. Tak działa obiektyw. To samo możesz zrobić z lupą. Też uzyskasz odwrócony obraz okna. Będzie on jednak jakościowo gorszy. Prawdopodobnie różna też będzie odległość do ściany, przy której masz ostry obraz. Rozmiar uzyskanego obrazu też może być inny. Wróćmy do obiektywu. Przepuszcza on światło i odwraca do góry nogami tworzony obraz. To jest podstawowe zadanie obiektywu zogniskować obraz na materiale światłoczułym aparatu, na matrycy lub błonie fotograficznej. W budowie aparatu fotograficznego można wydzielić kilka kluczowych elementów. Są to: wspomniany obiektyw, przysłona, migawka, element światłoczuły, czyli matryca lub błona fotograficzna, elektronika, czyli cały układ przetwarzania i zapisu obrazu oraz sterowania aparatem oraz korpus z przyciskami. W skrócie, zadaniem obiektywu jest przeniesienie ostrego obrazu do wnętrza aparatu i zogniskowanie go dokładnie na matrycy. Przysłoną regulujesz siłę tego światła, migawką czas naświetlania. Matryca zbiera światło i przetwarza je na impulsy elektryczne. Informacja z matrycy jest tłumaczona przez elektronikę aparatu na obraz zapisany w postaci pliku na karcie pamięci. To w jaki sposób aparat ma to wszystko zrobić, określasz za pomocą przycisków i manipulatorów umieszczonych na korpusie. Zanim naciśniesz spust migawki, masz oczywiście podgląd tego, co fotografujesz. Na schematycznym rysunku lustrzanki masz pokazane takie jej elementy jak: obiektyw, przysłona, matówka, pryzmat, wizjer, matryca, migawka oraz lustro. W tego typu aparacie możesz kadrować przez wizjer optyczny. Umożliwia to umieszczone pod kątem 45 stopni lustro. Wtedy światło wpadające przez obiektyw kierowane jest do wizjera. Tuż po naciśnięciu spustu migawki lustro jest podnoszone, przysłona jest domykana do ustalonej wartości i otwierana jest migawka. Światło może wtedy trafić bezpośrednio na matrycę aparatu. Następuje wówczas naświetlenie matrycy przez ustalony czas. Światło bez przeszkód może przejść przez obiektyw i ją naświetlić. Później, migawka zostaje zamknięta i przestawiona do pozycji wyjściowej, lustro opuszczone i otwarta przysłona. Aparat jest gotowy do wykonania kolejnego zdjęcia. W większości aparatów cyfrowych, innych niż lustrzanka, oraz w lustrzankach w trybie podglądu na żywo, matryca aparatu jest naświetlana cały czas. Wtedy podgląd obrazu masz na ekranie aparatu lub w wizjerze elektronicznym. W chwili wyzwolenia migawki informacja zbierana przez matrycę zostaje wyzerowana, obraz ciemnieje i następuje właściwe naświetlenie matrycy w celu rejestracji obrazu. To zerowanie może odbywać się w sposób elektroniczny, wtedy masz do czynienia z migawką elektroniczną. Może też odbywać się z wykorzystaniem migawki mechanicznej. Po wykonaniu zdjęcia masz ponowny dostęp do podglądu fotografowanego obiektu. Tak w dużym uproszczeniu działa aparat fotograficzny.